Ruch Chorzów walczy o utrzymanie w piłkarskiej ekstraklasie. Teraz jego władze zaangażowały się też w walkę polityczną i popierają jednego z kandydatów na prezydenta w tym mieście, Paweł Jędrusik. Ludzie Ruchu Chorzów, w tym prezes Seweryn Siemianowski, udzielili poparcia Szymonowi Michałkowi w wyborach prezydenckich. Uważają, że ten kandydat może zrobić więcej dla klubu. Należy mu się też szansa spełnienia nie tylko na polu tym miejskim, ale też myślę, że tu wsparcie u całego sportu, nie tylko tego profesjonalnego, ale też amatorskiego. Kilkadziesiąt osób związanych z ruchem podpisało się pod oświadczeniem, w którym informują, że nie widzą innej drogi niż zmiana władzy w mieście, jeśli ruch ma się rozwijać, ale piłeczkę odbija prezydent Andrzej Kotala i wylicza miliony złotych, które płynęły do klubu z miejskiej kasy. Jakoś tutaj kibicy nie mam pretensji do tych właścicieli prywatnych, żeby również dotowali, wspierali klub, tylko do miasta. I dlatego też mi to tutaj przypomina, jakby po prostu traktować miasto jak bankomat. Jeżeli w kasie spółki widać dno, no to przychodzą i myślą, że można sobie wypłacić ile się chce. Szymon Michałek, który jest rywalem Kotali, nie ukrywa, że ruch Chorzów jest mu bliski. W końcu sam jest założycielem jednego z rodzinnych sektorów na stadionie. Jeżeli się komuś coś obiecuje, a prezydent Kotala w każdych wyborach obiecał Ruchowi stadion i chorzowianom obiecał nowy stadion, to po prostu trzeba się z tego wywiązać, a nie odwracać kota ogonem. W wyborach w Chorzowie startuje jeszcze trzeci kandydat, to Grzegorz Krzak, którego wystawia Prawo i Sprawiedliwość.